Dziękuję też za zaproszenie na tę sesję. Ja wśród komentatorów jestem jedynym matematykiem. Nie znam się na teorii argumentacji i będę odnosił się do książki jako matematyk i logik, do książki profesora Misiewicza. Ta książka to praktyczny kurs krytycznego myślenia. Tak określony temat jest dość szeroki. Właśnie, może dodam, że profesor Kisielewicz już trafnie zwrócił uwagę, przywołał te liczne recenzje, szerokie spektrum poglądu i mój pogląd na jego książkę będzie oczywiście mieścił się w ramach tego spektrum, więc to będzie jakoś dodatkowy głos, jak rozumiem. Tak określony temat jest dość szeroki, obejmuje bowiem logikę, retorykę, teorię argumentacji, skupiając się na praktycznych aspektach racjonalnego myślenia. Główna część książki dotyczy tak zwanej logiki praktycznej, którą autor przeciwstawia logice formalnej. Profesor Kisielewicz stwierdza, że uczenie logiki według klasycznych podręczników, gdzie nacisk położony jest na formalne schematy wnioskowania, jest zupełnie oderwane od istoty logicznego myślenia i mało przydatne w praktyce, poza studiami matematycznymi. Według niego zbyt ścisłe, zbyt formalne ujęcie nieścisłych fenomenów racjonalnego myślenia wypacza ich naturę, prowadzi do idealizacji oderwanych od praktyki i rzeczywistości, doceniając wielkie osiągnięcia logiki formalnej, na przykład w informatyce, wskazuje na klęskę tak zwanego logicznego kierunku badań w dziedzinie sztucznej inteligencji. Dziedzina logiki stanowi według autora znakomity przykład, że rozwój nauki, tutaj podkreślam nauki z akcentem nauk, ma swoje ślepe uliczki. W toku wykładu autor, analizując różne aspekty logiki praktycznej, wielokrotnie krytykuje więc logikę formalną, wskazując na jej nieprzydatność do analizy praktycznych rozumowań. Zdecydowanie nie zgadzam się z krytyką logiki formalnej zawartą w książce. Przeciwstawianie zaś logiki formalnej, tak zwanej logice praktycznej i zdrowemu rozsądkowi uważam za szkodliwe. Chcę jednak podkreślić, że za bardzo cenne uważam w tej książce jasne i takie ostre przedstawienie poglądów, odważne bym powiedział, dlatego że ono się przeciwstawia wielu właśnie tradycyjnym poglądom wyrażanym w tej sprawie. Po drugie zaś chcę też podkreślić, że profesor Kisielewicz już powiedział, że tezy przedstawione w książce nie ma do tych tez w książce uzasadnień. One to są nagie tezy z króciutkimi uzasadnieniami, bardzo skrótowymi. Profesor Kisielewicz komentuje to pisząc we wstępie, że mądrej głowie dość dwie słowie, nie zawsze. No, te słowa jednak musiały być znaczące, a tych za mało, biorąc pod uwagę wagę i ostrość tych tez. I to razi w tej książce. To po pierwsze. Po drugie, trzeba wskazać jednak, że jeżeli mamy mówić o tych tezach, to nie można ich obalić na gruncie logicznym. To jest humanistyka. Tutaj są możliwe i dopuszczalne różne poglądy, różne opinie. A więc wobec tego ja nie będę zmierzał do obalenia tych tez czy podważenia na gruncie logicznym, bo według mnie to jest niemożliwe. Natomiast będę starał się przedstawić argumentację na rzecz tez przeciwnych. Przecież nie do końca przeciwnych, bo w znacznej części zgadzam się, w szczególności odnosząc się do tego, co on mówi w książce o praktyce matematycznego, praktyce matematycznego dowodu, tworzenia matematyki. Do rzeczy. Formalizacja logiki nie nastąpiła w sposób przypadkowy. Jest ona efektem wielowiekowego rozwoju tej gałęzi wiedzy, poczynając od Arystotelesa poprzez logików średniowiecza aż do czasów współczesnych.
Ujęcie praw logiki w formie schematów zdaniowych oraz rozwinięcie symbolicznej logiki predykatów sprawiło, że prawa logiki stały się przejrzyste i zrozumiałe. Warto zajrzeć do tekstów logików starożytności czy średniowiecza, poczytać to w oryginale, w tłumaczeniach również, to jest możliwe, by docenić jasność prezentacji praw logiki w logice symbolicznej. Podobny proces nastąpił w matematyce, tam zwiesił on często algebraizację. Wprowadzenie symbolicznego zapisu w matematyce rozjaśniło wiele idei, umożliwiło łatwiejsze operowanie nim. To samo wstawia tu paralelę. Prawa logiki symbolicznej nie są więc sztucznymi ciągami znaczków, lecz są formalizacją praw logicznego myślenia odkrytych często już w starożytności. W tym sensie są one idealizacją fenomenu realnego myślenia racjonalnego. Ale w tym samym sensie każda i większość nauk to właśnie tak postępuje, idealizuje realne sytuacje, wskazując pewne prawa, odkrywając prawidłowości, które istnieją niezależnie od nas, ale formułując je w formie praw w naszym języku ludzkim, który oczywiście prawdy absolutnej nie ma. Do niej staramy się dojść, aproksymować ją w naszych badaniach. Także nie jest to, co się stało w logice symbolicznej, to, co się stało w logice, że doszła do etapu logiki symbolicznej, nie jest czymś nienaturalnym. Profesor Kisielewicz twierdzi, że idealizacja ta w logice, oderwana jest od praktyki i rzeczywistości. Twierdzenie to powinno być może brzmieć jak wyrzut sumienia w uszach wielu wykładowców logiki. Formalizacja logiki, czy też algebraizacja matematyki miały swoją cenę. Zapis symboliczny oddalił prawa logiki od praktyki. Możliwe stało się badanie tych praw oderwaniem od ich praktycznego znaczenia. Niestety często zdarza się, że w wykładzie elementarnej logiki formalnej kładzie się nacisk na rachunek symboliczny, pomniejszając lub pomijając wręcz wyjaśnienia znaczenia symboli i związku rozważanych praw logiki z praktyką ludzkiego myślenia. Tymczasem zagadnienie to nie jest banalne. O czym później. Prowadzić to może do wrażenia oderwania praw logiki formalnej od praktycznego myślenia. Myślę, że zjawisko to może występować szczególnie na kierunkach matematycznych. Niestety również na wykładach matematycznych studenci często uczą się różnych abstrakcyjnych rachunków symbolicznych bez odpowiedniego zrozumienia ich sensu w rzeczywistości. Bo ja uważam, że matematyka odnosi się do rzeczywistości. Inaczej chyba niż profesor Kisielewicz. A prawda również w matematyce jest podstawową rzeczą. Tylko, że niekoniecznie prawda rozumiana w sposób koherencyjny i względny, tylko właśnie ta prawda od Arystotelesa. Ta najważniejsza. Bardzo ważne jest, żeby o tym pamiętać. W szkole zaś tak zwane zadania z treścią, gdzie w rozwiązaniu trzeba zinterpretować realne zjawiska w terminach abstrakcyjnych sprawiają uczniom wiele kłopotów. To są te najtrudniejsze. Są trudniejsze od zadań polegających na wykonaniu rachunku na symbolach zgodnie z podanym algorytmem. Studenci na studiach, oni uwielbiają tam, gdzie mają podany algorytm, którego mają się nauczyć, potem jest zadanie podstawić dane do algorytmu, uruchomić swoją maszynkę w umyśle, wychodzi wynik, dostaje się piątkę. A żeby popatrzeć, do czego to się odnosi w rzeczywistości jakiejś, to jest dużo trudniejsze, ale też trzeba powiedzieć, to dużo ważniejsze, to jest kluczowe. To jest ważniejsze od tych rachunków. Również dla wykładowcy, nauczyciela łatwiejsze jest ćwiczenie z uczniami schematów rachunkowych zamiast dogłębnej analizy niuansów znaczeniowych. Logika symboliczna jest jednak nieocenionym narzędziem do porządkowania myślenia. Oczywiście, by docenić to narzędzie, trzeba je dobrze rozumieć i umieć się nim posługiwać. Warto jednak pamiętać,
że logika dotyczy tylko pewnego aspektu myślenia racjonalnego. Profesor Pisielewicz podaje tu piękną, skrótową definicję. Logika to nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli oraz o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Już pan profesor przytoczył to przed chwilą też. Dodałbym tu, że według mnie ważniejszy jest tu drugi człon tej definicji, dotyczący reguł poprawnego rozumowania. Jasne i ścisłe formułowanie myśli służyć ma właśnie temu, by unikać błędów w rozumowaniu. Definicją tą związane jest pojęcie prawdy. Poprawne rozumowanie to takie, które wychodząc z prawdziwych przesłanek prowadzi do prawdziwych wniosków. Logika bada więc poprawność dróg rozumowania. Dróg rozumowania. Związana jest z tym analiza znaczenia zdań. Logiczna analiza zdań dotyczy jednak wyłącznie oceny ich prawdziwości na podstawie ich struktury logicznej. Oczywiście analiza taka nie wyczerpuje kwestii znaczenia zdań, które jest znacznie szersze, zależy od kontekstu, od różnych innych treści, które wyrażamy w mowie. Gdy mówimy jakieś zdanie, to nie chodzi, to przekazujemy pewną informację słuchaczowi, odbiorcy, nie tylko taką, czy to zdanie jest prawdziwe, czy nie. Również wyrażamy emocje, to zdanie mieści się w jakimś kontekście i wzbudza pewien oddźwięk w umyśle, szeroki oddźwięk w umyśle odbiorcy. W szczególności uważam, że można mieć do czynienia z rozumowaniem o charakterze logicznym, które jednak nie jest racjonalne. Te dwa pojęcia w języku potocznym są utożsamiane, ja je rozróżniam. Na przykład może rozumowanie racjonalne to jest rozumowanie po pierwsze logiczne, które jednak jeszcze powinno spełniać dodatkowe warunki. Mianowicie na przykład rozumowanie logiczne może wychodzić z nieracjonalnych, bezsensownych przesłanek lub też rozważać zdania o znaczeniu wątpliwym czy niejasnym, zachowując jednak rygor poprawnych metod wyciągania wniosków, czyli tej drogi, o której ja twierdzę, że logika to analiza drogi rozumowania. W pewnym zakresie logika formalna rozmija się jednak z praktyką myślenia. W logice konstruuje się aksjomatyczne systemy rachunku zdań i rachunku predykatów. Wyróżnia się w nich zestawy niewielu schematów aksjomatów, tak zwanych tautologii, oraz niektórych tautologii, oraz reguły wnioskowania, służące do generowania kolejnych tautologii. Następnie na bazie tego aksjomatycznego ujęcia, klasycznego rachunku logicznego, formalizuje się pojęcie dowodu i teorii. Formalizm ten ma głębokie uzasadnienie. Umożliwia ścisłą, logiczną analizę podstaw matematyki, co do których, wbrew temu, co powiedział profesor Pisielewicz, ja myślę, że wielu ludzi nadal się zajmuje podstawami matematyki. To nie jest tak, że już się nikt tym nie zajmuje. W szczególności prowadzi do ścisłych matematycznych twierdzeń Gödla, które mają olbrzymie znaczenie filozoficzne. Trzeba jednak przyznać, że systemy aksjomatyczne rachunku zdań i rachunku predykatów to twory w pewnym sensie sztuczne, oderwane od praktyki matematycznej. W zasadzie żaden matematyk w praktyce nie prowadzi dowodów matematycznych, odwołując się do formalnych reguł tych systemów aksjomatycznych. W tym miejscu zgadzam się z profesorem Pisielewiczem. Jednak ten fakt w żadnym razie nie może służyć do podważenia użyteczności logiki w praktycznym myśleniu matematyków. Matematyka w swojej istocie nie jest bowiem nauką aksjomatyczną. Tak jak to często skrótowo się przedstawia w uproszczonych przedstawieniach, opisach matematyki. Aksjomatyczne ujęcie fragmentu matematyki następuje zazwyczaj ex post, po odkryciu praw dotyczących tego fragmentu. Ma ono funkcję porządkującą te prawo, ułatwia ich wyłożenie. Przykładowo taką funkcję miały elementy Euklidesa w geometrii. W praktyce matematycy badający geometrię nie odwoływali się wprost do aksjomatów Euklidesa, lecz raczej do bogatego zestawu twierdzeń wynikających z tych aksjomatów.
które do twierdzenia umożliwiały wyobrażenie sobie danego zjawiska geometrycznego, wyrobienie sobie intuicji. Podobnie postępują współcześni matematycy. Mamy teorię mnogości Zermelo-Fremka, do której odniósł się profesor Pisierewicz. Nawet specjaliści podstaw matematyki nie odwołują się wprost do aksjomatów tej teorii. Odwołują się intuicyjnie, biorąc pod uwagę zrozumienie, wyobrażenie tych aksjomatów, które jest ścisłe. Specjaliści od podstaw rozumieją, jak można każdy dowód teorii mnogości zredukować do aksjomatów. Klasyczni matematycy spoza podstaw matematyki w ogóle nawet nie znają tych aksjomatów i zupełnie im to nie przeszkadza w rozwijaniu matematyki. Nawet nie muszą, rzadko odwołują się do aksjomatów dotyczących ich węższej dziedziny matematyki. W pewnym sensie matematyka jest nauką przyrodniczą, specyficznie przyrodniczą, badającą specyficzną, według mnie nierealną, według mnie realną rzeczywistość matematyczną. Tę, która według mnie istnieje w umysłach matematyków, intersubiektywnie. Po wskazaniu nieadekwatności reguł formalnego wnioskowania do praktyki matematycznego myślenia, profesor Pisierewicz proponuje własną definicję istoty logicznego rozumowania. Według niego istotą logicznego rozumowania jest w praktyce rozważanie możliwości, możliwych stanów rzeczy. Logika to analiza możliwości. Wniosek uznajemy za logiczny, jeśli nie istnieje naszym zdaniem możliwość alternatywna. W pełni zgadzam się z tym stwierdzeniem. Trzeba jednak tu dodać, że profesor Pisierewicz wyważa tu otwarte drzwi. Powyższa teza jest od dawna znana i wręcz udowodniona w logice formalnej. W logice formalnej wyróżnia się dwa rodzaje wnioskowania. Pierwszy z nich to wnioskowanie syntaktyczne. Teza T wynika syntaktycznie z danego zestawu przesłanek P, gdy istnieje formalny dowód tezy T w ramach pewnego sformalizowanego systemu logiki, odwołujący się do przesłanek P. Dowód przeprowadzony, właśnie dowód w ramach systemu aksjomatycznego logiki. Drugi rodzaj wnioskowania, przypomnę, że tak według mnie matematycy nie rozumują absolutnie. Drugi rodzaj wnioskowania to wnioskowanie semantyczne. Teza T wynika semantycznie z przesłanek P, gdy teza T zachodzi w każdej sytuacji, w której spełnione są przesłanki P. Tu może powiem, że dokładnie tak od wielu lat tłumaczę to na wykładzie ze wstępu do matematyki, który skrypt jest na stronie Instytutu Matematycznego, można sprawdzić. Oczywiście dla studentów pierwszego roku to jest w formie mówienia o sytuacjach, to nie jest sformalizowanie. Natomiast w logice pojęcie sytuacji, w logice formalnej jak najbardziej się formalizuje jako model struktury. I to jest ta idealizacja. To jest ta idealizacja, która według mnie bardzo dobrze odzwierciedla realny stan rzeczy. Bardzo dobrze. Podstawowe twierdzenie logiki orzeka, że oba te rodzaje wnioskowania są równoważne. Wynika ono łatwo z twierdzenia Gödla o pewności klasycznego rachunku logicznego i związanego z nim twierdzenia o istnieniu modelu teorii niesprzecznej. Matematycy prowadzą rozumowanie w sposób semantyczny. Jednak ten sposób wnioskowania równoważny jest wnioskowaniu syntaktycznemu, do którego odnoszą się twierdzenia Gödla. Dlatego właśnie twierdzenia Gödla stosują się do matematyki i do wszelkiej dziedzin wiedzy. Dodam jeszcze, że gdyby Gödel swoje twierdzenia sformułował w sposób nieformalny, używając logiki praktycznej, takiej niekonkretnej, to obawiam się, że niewielu ludzi by mu uwierzyło. Także to jest ta siła przekonywania argumentów Gödla, leży między innymi w tym, że to są ścisłe twierdzenia matematyczne w pewnej sformalizowanej formie. To jest siła logiki formalnej też. Warto też wskazać, że w pojedynczych... twierdzenie o równoważności wnioskowania syntaktycznego i semantycznego jest klamrą spinającą logikę formalną z praktyką matematycznego myślenia. I nie tylko matematycznego. Warto też wskazać, że w pojedynczych krokach rozumowania semantycznego matematycy stosują właśnie prawa logiki. By stwierdzić, że kolejny krok dowodu wynika bezpośrednio z kroków poprzednich, semantycznie, analizują dowolną sytuację,
model, w której to te poprzednie kroki zachodzą i stwierdzają, że w takiej sytuacji zachodzi też odpowiedni wniosek. Matematycy robią to w ramach tak zwanej kultury matematycznej, kultury matematycznego myślenia. Faktycznie stosują wtedy jednak mniej lub bardziej świadomie prawa rachunku zdań i rachunku predykatów, zazwyczaj dość proste. Trochę tak jak pan Jourdain u Moliera, który mówił prozą, choć o tym nie wiedział. Rozumowania ludzi, w szczególności matematyków, mają bowiem inherentnie charakter logiczny, w sposób naturalny. Chociaż oczywiście prawdą jest też, że jeżeli ludziom zależy na tym, żeby czegoś nie zrozumieć, na przykład jeżeli od niezrozumienia jakiejś rzeczy zależy jakaś na przykład wysokość pensji, no to z pewnością tego nie zrozumieją. Oczywiście. Ale tak naprawdę rozumowania ludzi naturalne mają inherentny charakter logiczny, w sposób naturalny. Dlatego zgadzam się z profesorem Kisielewiczem, gdy krytykuje jako mit stwierdzenie, że podstawą poprawnych rozumowań są formalne reguły wnioskowania, których trzeba się nauczyć. Rozumiejąc to stwierdzenie tak, że jakoby bez nauczenia się tych formalnych reguł poprawne rozumowanie jest niemożliwe. Nie. Ludzie rozumują logicznie w sposób naturalny, podobnie jak mówią prozą, bez znajomości kategorii gramatycznych. Jednak mówić prozą można, używając mniej lub bardziej bogatego języka, mniej lub bardziej rozbudowanych środków stylistycznych, retorycznych itd. Wykształcenie może w tym pomóc. Podobnie nauka logiki może pomóc w zachowaniu dyscypliny logicznej wprowadzonych rozumowaniach, unikania błędów logicznych, jak również w wykrywaniu błędów w rozumowaniach innych ludzi. Myślę, że dużą rolę może to odegrać w nauczaniu logiki praktycznej. Mam jednak wrażenie, że już obecnie na kierunkach humanistycznych logiki uczy się w sposób mniej formalistyczny niż na kierunkach matematycznych, rozważając więcej praktycznych przykładów. Jak wspomniałem wyżej, logika to narzędzie, które możemy stosować do porządkowania naszego myślenia. Na przykład, by przeprowadzić logiczną analizę zdania, trzeba najpierw zidentyfikować jego logiczną strukturę, innymi słowy zapisać dane zdanie symboliczne. Często dane zdanie można zapisać symbolicznie na więcej niż jeden sposób. Podobnie logikę jako narzędzie można często przyłożyć do naszego rozumowania czy do danej sytuacji w celu jego oceny lub uporządkowania na więcej niż jeden sposób. To jest narzędzie i trzeba z niego mądrze korzystać. Niestety, w książce profesora Kisielewicza ten aspekt logiki, tej niejednoznaczności stosunku między pewną nauką, formalną nauką uściśloną, a rzeczywistością, do której ta nauka się odnosi, niejednoznaczności, nie jest wystarczająco wyeksponowana. W szczególności profesor Kisielewicz przedstawia rozwiązania zagadek logicznych bądź analizy konkretnych rozumowań często na jeden tylko sposób, bez zagłębiania się właśnie w to, że tymczasem sytuacja wydaje się niejednoznaczna. To dziwne, gdyż sam autor zarzuca logice formalnej zbyt formalne ujęcie nieścisłych fenomenów racjonalnego myślenia, co wypacza ich naturę. Skoro one są takie nieścisłe i nieformalne, to należałoby przyznać, że to wykładowcy rzadko to przyznają, wykłada, że właśnie to zastosowanie tej formalnej logiki do analizy konkretnych sytuacji nie jest tak oczywiste i jednoznaczne. To można robić na wiele sposobów. Warto to zrobić, żeby nauczyć studentów, że nie ma prawdy absolutnej. Nauczyć tego, co jest znacznie bardzo ważne, krytycznego stosunku do rzeczywistości, do różnych testów wygłaszanych. Sądzę więc, że autor rozumie trudności związane ze ścisłym ujęciem fenomenu racjonalnego myślenia, w tym z niejednoznacznością logicznej interpretacji tych fenomenów. Przedstawia jednak najczęściej interpretacje jednoznaczne, pomijając niuanse, stąd moje zdziwienie. Problemy z logiczną interpretacją struktury rozumowania czy struktury zdań pojawiają się już na poziomie elementarnych pojęć logiki. Rozważmy przykładowo zdanie słynne: myślę, więc jestem. Kartezjusze. Zdanie to możemy próbować interpretować na gruncie rachunku zdań. I niestety wielu studentów po kursie logiki twierdzi, że jest to implikacja.
Tymczasem ewidentnie mamy tu do czynienia z koniunkcją. Sens punktu widzenia raportu zdań podkreślam. I co więcej, na przykład w tradycji anglosaskiej jest to wyraźnie akceptowane. I w Polsce nie do końca. Przykład ten wskazuje, jak nieoczywista jest nawet kwestia logicznej interpretacji zdań języka potocznego w ramach rachunku zdań. Przykłady praw rachunku zdań podane przez autora w dodatku na końcu książki to prawo wyłączonego środka, P lub nie P, prawo sylogizmu warunkowego. Jeśli P, to, jeśli P implikuje Q i Q implikuje E, to P implikuje E. I prawo Dansa Scotta. Jeśli P, to nie P implikuje Q. Autor twierdzi wcześniej, że matematycy nie stosują w swoich rozumowaniach praw logiki. Ale akurat podane przez niego przykłady należą do praw stosowanych powszechnie w praktyce matematycznej. Może powiem inaczej, praw, które się w jawny sposób w jawny sposób przejawiają w praktyce matematycznej. Tak? Prawo powszechnego ciążenia. Oczywiście żaden człowiek nie stosuje w praktyce prawa powszechnego ciążenia, ale odczuwa jego działanie. Analizujmy to dokładnie. Prawo wyłączonego środka stosujemy w dowodach przez rozważanie przypadków. Rozważając jakąś własność P, możemy na mocy prawa wyłączonego środka, wiemy na mocy prawa wyłączonego środka, że zachodzi P lub nie P. Środek jest niemożliwy. Dowód, wartość pośrednia jest niemożliwa, jak to mówili dawni logicy. Dowód możemy więc rozbić na dwa przypadki, zależnie od tego, czy zachodzi P, czy też nie P. Dwa. Prawo sylogizmu warunkowego stosujemy bardzo powszechnie przy kolejnych wnioskowaniach w dowodach. Przechodność wnioskowania. Może tego nie będę rozwijał, bo czasu jest dużo. Skupię się na prawie Dansa Scotta. Ono przejawia się w sposób nieoczywisty. To jest bardzo piękne prawo. Ze średniowiecza wprowadzone Dansa Scotta, biskupem XII-wiecznej Anglii. Trudno sobie wyobrazić rozumowanie, w którym na pewnym etapie udowodniliśmy P oraz nie P, by następnie wywnioskować, że Q. Chodzi o to, że jeśli na pewnym etapie dowodu udowodniliśmy, że w rozważanej sytuacji zachodzi zarówno P, jak i nie P, to sytuacja taka jest niemożliwa. Może się to więc zdarzyć w poprawnym dowodzie tylko wtedy, gdy jest to dowód nie wprost. Wtedy uzyskana sprzeczność kończy dowód, bez potrzeby zastosowania prawa Dansa Scotta. Prawo to przejawia się jednak w rozumowaniach inaczej. Bywa mianowicie tak, że w rozumowaniach popełniamy błąd. Przykładowo może być tak, że choć w poprawnym wniosku na danym etapie dowodu powinno być zdanie P, to jednak akceptujemy jako udowodnione zdanie nie P. Prowadząc dalej rozumowanie, często zauważamy, że kolejne wnioski, do których dochodzimy, stają się coraz bardziej fantastyczne, coraz bardziej wątpliwe. To właśnie efekt działania prawa Dansa Scotta, bowiem jeśli przyjmiemy równocześnie prawdziwość zdania nie P i faktycznie zdania P, bo mamy jego przesłanki we wcześniejszej części dowodu, zmuszeni jesteśmy uznać prawdziwość dowolnego zdania Q. Prawo Dansa Scotta sygnalizuje nam więc, że w naszym dowodzie popełniliśmy gdzieś błąd. Książka profesora Sielewicza jest cennym przedstawieniem różnych aspektów praktycznego myślenia. Traktuję ją jednak nie jako przeciwstawienie, lecz uzupełnienie logiki formalnej, bo sądzę, że tak powinna być właśnie lepiej przedstawiona. Do tego zmierzały opinie recenzentów niektórych, jak rozumiem. Na koniec warto wspomnieć, że logika ma znaczące osiągnięcia w matematyce, wykraczające daleko poza twierdzenia Goebbela, w szczególności dotyczy to teorii modeli. Przyrządy pomiarowe to narzędzie fizyki. Dla matematyków analogicznym narzędziem jest język, o którym mówią, i logika, którą stosują. Fizycy uświadomili sobie, że sam fakt pomiaru wpływa na obiekt pomiaru, jak na przykład zasada Heisenberga, o tym nam mówi. Teoria modeli wskazuje m.in. w jaki sposób język i logika wpływają na kształt matematyki, ale to jest już czas się skończył, nie miejsce, żeby to rozwijać. W każdym razie profesor Kisielewicz w książce na końcu powiedział, że już w matematyce logika nie ma żadnego zastosowania. Właśnie ma tego typu, ale to